Iwona, łazienka jest wolna, możesz iść. Konrad, cześć. Cześć. Przyszedłem po resztę swoich rzeczy. Nie do wiary. Co nie do wiary? Nic. Po prostu widzę, że służy ci nasze rozstanie. A... Konrad, to nie tak. A to nie tak, jak myślę, tak? To nie tak, jak mi się wydaje. Uwielbiam te teksty, wiesz? Nie rozumiesz. A, ja nic nie... No tak, ja nic nie rozumiem, bo ja jestem tym idiotą, co nic nie kuma, no pewnie. Wiesz co, przyjdę po te rzeczy innym razem. Konrad, poczekaj. Konrad! Co? Konrad, posłuchaj mnie. Brakuje mi ciebie. Właśnie widzę. No Róża, kochani, jeżeli chcesz, możemy pójść na sushi. No wiem, że tak mówiłem, ale dla ciebie mogę zmienić zdanie. Tak? Co mówiłaś? Tak? O 19, no. Sorry, rozmawiałam z Irkiem. Stało się coś? Nie, nic się nie stało. Zuzka, przecież dopiero co miałaś taki dobry humor. Ale zobaczyłam Konrada, zobaczyłam Adriana i na dzisiaj mi wystarczy. Zuza, ale słuchaj, idziemy na premierę, tak? Zaraz ci się humor poprawi, no. Sorry, Iwona, ale znać kogoś innego, ja nie dam rady. Zuzka, no przecież sukienka ci się cała wygniecie. No i co z tego? I tak nigdzie nie idę. Dobra, to nie wierzę, że to robię. Cześć, Mela. Tak, to ja. Słuchaj, mamy sytuację kryzysową. Zuzka znowu ma dała. Przyjedziesz na Dietla? Dzięki.